Cześć, kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj recenzja. Bardzo dawno nie nagrywałam takiej statycznej, siedzianej recenzji, ale stwierdziłam, że zobaczymy. Z racji tego właśnie, że dawno tego nie robiłam, to stwierdziłam, że chciałabym zobaczyć, jak yy, wam się spodoba. I słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o całej serii niezgodnej, która została wznowiona i film ten powstał we współpracy reklamowej z wydawnictwem Moondrive, czyli z wydawnictwem, które tę serię wznowiło. Także bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. Zrobiłam sobie karteczki, zobacz, zobaczcie. Patrzcie, jakie tutaj jest wszystko. Bo chciałabym Wam na pewno wszystko opowiedzieć i powiedzieć, jednak to są cztery tomy, więc nie chciałabym o niczym zapomnieć. Także zapraszam Was do oglądania. Kiedy ja dorastałam, to były, było takie przekonanie, że seria właśnie niezgodna jest porównywana do Igrzysk Śmierci. I bardzo dużo ludzi, kiedy niezgodna wyszła. Miało na nią taki, taki hejt ala, e, czyli po prostu dziwili się, że nie, to nie są Igrzyska Śmierci, Igrzyska Śmierci są lepsze i tak dalej. Ja uważam, że nie można tej serii porównać. To, że one wyszły w niedalekim czasie, czyli tam nie wiem jaka była przepaść, ale to było kilku lat po prostu różnica, kilku lat od wydania. Igrzysk śmierci, a właśnie niezgodnej. Natomiast jedyne, co je łączy, to jest to, że to jest dystopia młodzieżowa. Oprócz tego nie doszukałam się tutaj praktycznie żadnych podobieństw. E, myślę, że może być to spowodowane tym, że w niezgodnej nie ma dystryktów, ale są e, frakcje. Frakcje, które również dzielą społeczeństwo, ale o tym wam zaraz opowiem. Natomiast chciałabym tutaj zdementować, że to nie jest podobne do igrzysk śmierci. Jeżeli kiedyś spotkaliście się, że to jest, to jest marna podruba, igrzysk śmierci, no to absolutnie nie. Wydaje mi się, że to po prostu było spowodowane właśnie tym, że wtedy, w tamtych czasach, ale to zabrzmiało, Boże, ale wtedy z racji tego, że ta odległość między premierami nie była za duża, to tak po prostu e, myślano, natomiast nie. To absolutnie tak nie wygląda. E, jeżeli chodzi o tę serię, to ona miała dwie wersje okładkowe. Pierwszą wersją okładkową była ta, to jest oryginalna. Później e, była filmowa, e, bo oczywiście na podstawie całej tej serii, e, która tutaj jest, powstały filmy. Natomiast. No jednak nie na podstawie całej serii, i wydaje mi się, że tutaj to był też taki. Bardzo duży dysonans, jeżeli chodzi o tę serię, e, ponieważ pierwszy, drugi tom oczywiście zakranizowano Ja ekranizację, muszę Wam powiedzieć, jeszcze nie oglądałam, jeszcze ekranizację przede mną, e, ale na pewno chciałabym obejrzeć, bo jestem ciekawa po prostu tych filmów. Tak samo wiecie, czasami mamy e, taką chęć do powrotu, nie wiem, do Harry'ego Pottera, do Igrzysk Śmierci, właśnie do opowieści z Narni, e, a ja, niezgodnej, e, ja niezgodną oglądałam chyba raz w życiu, wtedy, jak ona wychodziła. No i i słuchajcie, tak jak właśnie mówiłam wcześniej, niezgodna została zakranizowana, zbuntowana została zakranizowana, i ogólnie pomysłem twórców, film, w sensie twórców filmu, było podzielenie wiarnej na dwie części, tak jak zostało to zrobione na przykład z Harrym Potter'em, czy właśnie jak na przykład z Igrzyskami Śmierci. Natomiast została wydana tylko pierwsza część trzeciego tomu, a druga część nie została już nigdy wydana. Z tego, co wiem i z tego, co czytałam, to najprawdopodobniej były to kwestie prostu pieniężne, że po prostu się to nie opłacało, bo zrobili no za mały hype wokół, wokół tych książek. I tak jak wiecie, każda z tych części ma nagudlić się po milion ocen, tak, chyba film się aż tak dobrze nie przyjął, najwi najwidoczniej tak było. Dlatego ludzie mieli troszeczkę do tego pretensji i niestety wydaje mi się, że to, że Wierna no, nie została ukończona filmowo, też przez to seria książkowa ucierpiała, no bo wiadomo, wtedy już wchodzą kwestie PR-owe, a z kwestiami PR-owymi ciężko, ciężko później, wiecie, manewrować. Ehm, więc tutaj daję Wam taki disclaimer, że no, jak będziecie chcieli oglądać, no to Szykujcie się na to, że wierna jest tylko, w sensie wierna jest podzielona na dwie części i wyszła tylko pierwsza, i drugiej nigdy nie widziano. Też z tego, co, co czytałam, właśnie. To aktorom obiecano, że będzie serial i tak dalej, że właśnie serialem jakoś to ugrają. Natomiast aktorzy się już nie zgodzili. Nie dziwię się, bo mieli podpisane umowy na filmy i przez te wiecie przez te taką tą sytuację też ich PR jako aktorów na pewno źle wypadł i mieli tam pewne jakieś zawirowania. Natomiast taki był plan. był plan na serial, ale on tak jak mówię nigdy, no nie ujrzał, nie ujrzał światła dziennego. Zastanawiałam się właśnie, jak zobaczyłam, że wydawnictwo Mundrive postanowiło wznowić tę serię. Zastanawiałam się, czy coś dookoła tego się dzieje. Bo mam wrażenie, że też na polskim rynku czasami jest tak, że jak wychodzi serial, film, cokolwiek, to wtedy wydawnictwa. Wznawiają książki, które miał, mają 40 lat e, i, i wtedy po prostu na tym zyskują sprzedażowo. Natomiast z tego co wiem, nie dzieje się nic wokół tych książek. W sensie wydaje mi się, że po prostu to, była na, e, to jest wznowienie tylko i wyłącznie na prośbę czytelników. I ja też się bardzo z tego powodu cieszę, bo tak jak mówię, no ja tą serię darzę ogromnym takim... E, taką nostalgię. Pamiętam, chodziłam do liceum, byliśmy w kinie nawet na, na którejś części, już nawet nie pamiętam, na której. E, I rzeczywiście, i rzeczywiście mam e, jakiś sentyment do tej serii, e, no, ale też mamy tom e, połówkowy, e, ponieważ e, widziałam też, jak Opowiadałam wam o tych książkach na moim Instagramie, na którego bardzo serdecznie Was zapraszam. To były komentarze, że okej, okay, to przeczytają te, książ te serie, bo widzą, że jest zakończenie. I chciałabym to trochę zdementować, słuchajcie, bo podstawową trylogią jest ta trylogia, czyli jest to niezgodna, jest to zbuntowana i jest to wierna. Wierna kończy cały cykl. Natomiast. Ten tom, czyli 4, to jest tom 0,5, ponieważ ten tom opowiada o e, tym, jaka geneza tego, jakim później człowiekiem staje się właśnie Bohater 4, co działo się w jego życiu przed dołączeniem do e, danej frakcji. Więc tutaj. E, więc to nie jest tom dodatkowy kończący serię, czyli to nie jest tom, który opowiada historię tego, co się wydarzyło po wiernej. No nie. To jest tom, który opowiada historię po prostu cztery. Dodatkowa perspektywa, żebyśmy dowiedzieli się więcej o tym bohaterze. Więc tutaj chciałabym to wam zdementować, bo, bo właśnie widziałam bardzo dużo takich komentarzy. Więc tutaj od razu wam mówię, słuchajcie, to jest podstawowa trylogia, a to jest dodatek, ale nie kończący. To nie, jest, to nie są sytuacje, które dzieją się po wiernej. W ogóle wzięłam sobie wodę, bo domyśliłam się, że będę bardzo długo gadać, bo chcę wam. Yy, no, trochę poopowiadać o tej serii, bo jednak e, wzbudziła we mnie taką właśnie nostalgię, mm, więc tak. Bo to jest naprawdę bardzo dobra seria. W sensie ona, no dobra, o swoim takim odczuciu powiem Wam później. Teraz może skupmy się, słuchajcie, na fabule tej książki. E, o fabule opowiem Wam tylko i wyłącznie na podstawie pierwszego tomu, no bo nie wyobrażam sobie powiedzieć Wam, co dzieje się w drugim i w trzecim tomie, e, no bo to by był totalny spoiler. Powiem Wam odczucia o każdym tomie, ale jeżeli chodzi o samą niezgodną, o cały ten świat. Uważam, że świat naprawdę jest świetnie wykreowany. Mamy tutaj sytuację, właśnie tak jak Wam opowiedziałam, że kilkanaście lat temu stwierdzono, że to ludzie są powodem konfliktów i ich osobowości. Dlatego postanowiono, że podzielą świat na pięć frakcji. Bo tutaj muszę się wspomóc, bo nie pamiętam. Jest tak altruizm, prawość. Erudycja, serdeczność i nieustraszoność. I w wieku 16 lat każdy musi przejść testy, które mówią mu, do jakiej frakcji powinien pójść. Ponieważ po tym teście jest wielka taka ceremonia, w której to właśnie osoby kończące 16 rok życia muszą wybrać, do której frakcji chcą. Dotrzeć. Ogólnie, do, w której chcą być. Ogólnie sprawa jest y, troszkę bardziej skomplikowana, ponieważ y, dzieci wychowywane w danej frakcji zazwyczaj w tej frakcji zostają. Wiecie, to jest sposób wychowania, to są jakieś y, takie przyzwyczajenia, y, do których, z którymi są wychowywani przez całe 16 lat. Więc rzadko się zdarza, żeby osoba, która. Była w danej frakcji, przeszła do innej frakcji, ponieważ to jest zupełnie uczenie się życia na nowo, ponieważ w każdej frakcji jest inna polityka, inne zasady, inne wychowanie. Wszystko, wszystko, podejście do życia, wszystko totalnie wszystko jest. Co jeszcze bardzo ważne, zazwyczaj osoby, które młode, które odchodzą z frakcji i przechodzą do innej frakcji, tracą całą rodzinę, ponieważ ta rodzina czuje się zdradzona. I to też mamy tutaj taki motyw właśnie takiego toksik podejścia rodziny. I ja na przykład zinterpretowałam to w ten sposób, że to jest po prostu coś, na przykład jak czasami są rodziny, które wiecie, nie wiem, jakieś rolnictwo albo w ogóle nie wiem, pradziadek założył jakąś firmę i z dziada pradziada, każdy musi tę firmę odziedziczyć. I to jest trochę tak, że jak ktoś stwierdzi, że nie chce dziedziczyć tej firmy. To rodzina go wydziedzicza. I tutaj troszeczkę jest podobnie. Właśnie na tej zasadzie. I tutaj jest bardzo pokazany w taki uważam delikatny sposób, bo o tym nie jest za dużo w tej książce. Pokazana właśnie ta toksyczność, która może wpłynąć na rodzinę. Jak, jest, jak ludzie są manipulowani właśnie w rodzinie. Więc to jest ogólnie wątek, który też bardzo mi się podobał i który w mojej głowie bardzo wybrzmiał. I tak, wracając do fabuły. Nasza główna bohaterka Tris e, idzie najpierw na ten test. Na tym teście okazuje się, że jest niezgodną, czyli dostaje status, który nie podlega żadnej frakcji. Na tym teście kobitka, która z nią rozmawiała, powiedziała jej, że za żadne skarby nie może przyznać się do tego, że jest niezgodną. Musi skłamać. E, ona, że nie wpisze jej nic w papierach, ani ona też nikomu nie powie. Natomiast ona nie może ani rodzinie, ani nikomu przyznać się do tego, że jest niezgodną. E, dlaczego nie może się przyznać? O tym dowiadujemy się w później w książce. Sama nasza bohaterka również dowiaduje się z czasem, więc to też bardzo mi się podobało, że o tej niezgodności dowiadujemy się razem z bohaterką naszą, że to nie jest tak, że ona mówi a dobra, jestem niezgodna, luz i tak jakby nic więcej o tym nie wiemy i fabuła toczy się dalej, tylko ta nasza bohaterka postanawia zaufać tej kobiecie i powiedzieć, dobrze, nie wiem czemu i a, bo ta babeczka jeszcze powiedziała jej, że no ona nie może jej powiedzieć, o co chodzi. W sensie tak jakby, bo tu mogą być podsłuchy, tutaj coś ten, więc po prostu ona też bardzo cicho jej powiedziała, że jest niezgodną. Także tutaj też bardzo mi się właśnie to podobało, że dowiadujemy się, o co tak naprawdę z tą niezgodnością chodzi. Oczywiście nie będę Wam mówiła, czym się to charakteryzuje, dlaczego ona nie mogła mówić o tej niezgodności tak itd., itd., no bo to tak jakby cały pierwszy tom się też na tym troszeczkę opiera. Natomiast naprawdę bardzo mi się to podobało. Kiedy Tris dowiaduje się o tym, że właśnie jest on niezgodną, no musi później wybrać frakcję. Jest całe to wydarzenie, w której to właśnie Tris musi wybrać, do której frakcji chce należeć. Tris pochodzi z altruizmu. Altruizm jest to frakcja, która charakteryzuje się ogromną skromnością. Wiecie, oni chodzą tam w takich szarych szatach, nie wyróżniają się. No tacy bardzo mm, introwertycy, ale aż tak, aż tak na zasadzie, że oni niby mówią, że są, wiecie, takimi introwertykami, że za bardzo z ludźmi się nie ten, ale w pewnym momencie widać też tą taką, że na przykład jest ktoś bardziej. W sensie, więcej chce mówić, więcej chce się dowiedzieć czegoś, i już przez altruizmów jest to niepoważane. W altruizmie też bardzo ciężko jest z nauką, ponieważ no, altruiści chcą, żeby wiedzieć jak najmniej, żeby jak najmniej się uczyć, żeby jak najmniej czerpać ze świata. Na przykład też jest taka sytuacja, kiedy nasza główna bohaterka siedzi przy stole ze swoją rodziną i są takie zasady, że, że na przykład ojciec musi, ojciec z matką mogą tylko rozmawiać przy stole. Nikt więcej. Albo na przykład nie może za długo na siebie nasza główna bohaterka patrzeć w lustrze, bo to już jest uznawane jako no, narcyzm i skupianie się na sobie. Więc tutaj naprawdę te skrajności są takie bardzo, tak, no bardzo, bardzo brzmią, wiecie, potężnie. E, no i nasza główna bohaterka wybiera inną frakcję. Wybiera frakcję totalnie inną. Coś, co. no, nie wiem, w sensie to jest chyba skrajna y, z erudycji y, przejść do nieustraszoności. Czyli do frakcji, która charakteryzuje się agresją, która charakteryzuje się walką. E, ci ludzie tam uczą się właśnie walczyć, bić, używać broni. No i nasza główna bohaterka postanawia tam pójść. Co jest bardzo ważnego w tym przy wyborze frakcji, to jest to, dlatego właśnie są te testy, żeby każdy. Wiedział mniej więcej, do jakiej frakcji się nadaje i w jakiej frakcji sobie poradzi, ponieważ w każdej frakcji są testy, które trzeba przejść. Jeżeli nie przejdzie się tych testów, to trafia się do niefrakcyjnych oni chyba się nazywali, czy, czy już nie pamiętam, ale tak, do osób, które nie są w żadnej frakcji i to są osoby, które są po prostu bezdomne, które nie mają za co jeść, nikt nie chce ich przyjąć do pracy, ponieważ to jest oznaką tego, że ci ludzie. Nie nadają się do funkcjonowania w świecie i po prostu naturalnie powinni umrzeć. Słuchajcie, to, co Wam opowiadam, to jest naprawdę pierwsze 150 stron tego tomu. Pierwszy tom bardzo charakteryzuje się właśnie wprowadzeniem w świat, wprowadzeniem we frakcje. Co w całej tej serii podobało mi się to, że zaglądamy do każdej z frakcji, dowiadujemy się o każdej z frakcji, no bardzo bardzo dużo. Jest bardzo fajny po prostu podział tych frakcji i dowiadujemy się też właśnie o tych frakcjach bardzo bardzo dużo, co bardzo mi się podobało, bo sama mogłam wyrazić opinię na temat każdej z frakcji i też co fajne, to było tak, że jak czytałam, właśnie teraz robiłam re-read really tego pierwszego tomu, to miałam takie kurczę, do którego, do której frakcji poszłabym ja? Do której frakcji bym się nadawała ja? I z tego, co sobie zrobiłam, jakiś tam w głowie test i tak dalej, to i na podstawie tego, co było opisywane, charakterystyka postaci, tego, jak właśnie wygląda cały proces i prawo w danej frakcji, to u mnie też wyszło, że chyba bym była niezgodna, bo nie wpisywałam się w żadną skrajność, co z drugiej strony bardzo mnie pocieszyło. I oczywiście, jak możecie się domyśleć, em, Mamy tutaj romans. Mamy tutaj romans, który jest dosyć płytki. I ja nie powiem, że nie, ponieważ ten romans nie jest niczym, po pierwsze, zaskakującym. Po drugie, on jest za szybki, uważam. W sensie za szybko wychodzi ta relacja. Zwłaszcza, że bohater, który z którym no, możecie się domyśleć, Tris się związuje. Oni są bardzo różnymi charakterami i wolałabym, żeby bardziej się to ciągnęło, nie, że bardziej te podchody troszeczkę, ale domyślam się, że na tamte czasy yy, i pamiętam, że ja wtedy jak czytałam, to ja chciałam już, już żeby oni byli razem i w ogóle żeby on ją cmoknął i w ogóle żeby on ją przytulił i żeby przestał być taki oschły, więc yy, Pamiętam to i domyślam się, że po prostu tam, te 10 lat temu, w ten sposób tworzyło się historię i tworzyło się, i bardziej skupiało się właśnie może na napięciu skupionym na całym świecie, na problemach w tym świecie, niżeli na związkach. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni też do romantazy, która jest teraz bardzo popularne i do sytuacji, w której rzeczywiście te romanse gdzieś tam ciągną się bardziej, one są bardziej rozbudowane itd. itd. Więc, więc tutaj muszę Wam powiedzieć, że nie oczekujcie żadnych fajerwerków związkowo-romantycznych, e, natomiast i tak uważam, że jest to mega urocze. Teraz, jeżeli chodzi o zbuntowaną, e, to jest oczywiście bezpośrednia kontynuacja tutaj nie ma co w ogóle mówić. E, tutaj dzieje się najbardziej brutalnie. I też w tym drugim tomie najbardziej poznajemy każdą z frakcji. Dlaczego to już nie będę wam absolutnie mówiła, bo to jest spoiler do pierwszego tomu. Natomiast, natomiast tak, tutaj, tutaj dzieje się najwięcej i uważam, że ta, szczerze, ta część jest najlepsza. Ten tom podobał mi się najbardziej. Najbardziej czułam napięcie, adrenalinę chciałam wiedzieć, co będzie dalej. Yy, I zakończenie też uważam bardzo, bardzo dobre. Co prawda niespodziewane i takie dosyć szybkie, natomiast ono miało cel. I miało cel, bo rzeczywiście cała ta książka jest w takim mega napięciu i to, co się wydarza na końcu, udowadnia po prostu to napięcie, nie? Więc tutaj jak najbardziej. No i przechodzimy do tomu trzeciego. I powiem Wam szczerze, Trzeci tom podobał mi się najmniej. Nie wiem o co tutaj chodziło autorce, natomiast to napięcie, które było w tutaj, tutaj już troszkę leży. E, I zastanawiam się, czy, czym było to spowodowane. Czy było to spowodowane tym, że wierna i zbuntowana, e, boże, niezgodna i zbuntowana miały taką popularność, i po prostu presja troszeczkę autorkę zjadła. Czy co, bo naprawdę nie wiem. E, rzeczywiście muszę przyznać, że zakończenie nie, sat, nie, nie usatysfakcjonowało mnie tej serii. Mm, tak jak kiedyś mnie nie usatysfakcjonowało, tak teraz również mnie nie usatysfakcjonowało. Ale co, e, całość, cała trylogia jest naprawdę bardzo dobra. W sensie w całościowo to jest naprawdę bardzo dobry świat. E, Fajna dystopia, to jest też, y, uważam, młodzieżówka, w sensie wznowienie. W sensie chodzi mi o to, że ono się nie zastarzało źle. Oczywistym jest, że są tutaj wątki albo jakieś motywy, które rzeczywiście w tych czasach już byśmy raczej nie użyli. Natomiast jeżeli chodzi o całokształt, to ta, to ta seria nadal uważam bardzo dużo uczy. Ona ma bardzo dużo takie, takich społecznych podtekstów i pokazywanie właśnie chociażby tych frakcji, podzielenia społeczeństwa, e, uważanie się za lepszych, uważanie się za gorszych, wykluczenia. E, to są sytuacje, które dzieją się w, w, cały czas w świecie. Więc jeżeli chodzi o ten taki punkt społeczny, to naprawdę tutaj uważam, że e, książka się broni i podtrzymuje i też... E, Cieszę się z tego powodu, bo obawiałam się. Obawiałam się tego wznowienia i nie będę tego ukrywała, bo tak jak kiedyś w sensie w tym roku czytałam Paula Coelho i mówię, Boże, tak Paulo Coelho chcę chcę czytać i, i ten tak po prostu może nie tyle co się zawiodłam, co po prostu było to dla mnie bardzo nijakie i takie że drugi raz na pewno bym tego nie przeczytała, i myślę, że jakbym w tym, w tych, w tym czasie yy, zaczęła czytać Paula Coelho, to na pewno bym się i nim nie zachwycała, tak jak zachwycałam się, jak miałam te 14 czy 15 lat. I obawiałam się, że z tą serią będzie podobnie, ale na szczęście nie. Na szczęście nie. Jeżeli chodzi o cztery, to teraz czytałam te, ten tom po raz pierwszy. Nie czytałam go wcześniej, bo tak jakby skończyłam swoją przygodę na tych trzech tomach, ten jakoś mnie ominął, nie ominął, nie wiem o co chodziło. Natomiast tutaj mamy bezpośrednią perspektywę właśnie cztery i tego, co się wydarzyło w jego życiu, że był taką osobą, a nie inną, jak potoczyły się jego losy, w sensie od. od jak był mały do tego, że trafił do tej frakcji i w ogóle co tam się działo. Więc, e, więc ten tom, w sensie to cztery podobało mi się bardziej na pewno niż wierna. Może dlatego, że tutaj też wracaliśmy do tych początków tego, co wydarzyło się w całej trylogii, i fajnie było po prostu wrócić do tego. E, ogólnie e, polecam wam słuchajcie, przeczytać e, Wierną. Później cztery, żeby bardziej, bardziej zżyć się z bohaterem, jakim właśnie jest cztery. No i później, oczywiście zbuntowana oraz wierna. Ja Wam polecam czytać w tej kolejności, czyli właśnie z tym cztery nie. Y nie jako pierwszą, tylko właśnie jako drugą, bo w tym cztery mamy tutaj sporo sytuacji, których możemy nie zrozumieć, nie przeczytając jeszcze niezgodnej, bo no wiecie cztery to już tam nie skupiano się na świecie, nie skupiano się na tym, co się wydarzyło, na każdej z frakcji i tak dalej, tylko bardziej tutaj skupiamy się tak osobowo na samym bohaterze, więc polecam wam po prostu czytanie w tej. Kolejności. To tyle, co chciałam Wam o tej serii opowiedzieć. Mam nadzieję, że troszkę, wam do niej, do, troszkę was do niej zachęciłam. Bo no, te wydania są piękne, barwione brzegi i w ogóle. Widzę, że spotyka się też, że spotykają się komentarze, że jest bardzo to nijakie. Natomiast ja tak nie uważam. Uważam, że one są naprawdę ślicznie wydane i one się pięknie prezentują na półce, one przyciągają oko. Ale też rozumiem. Te słowa, ponieważ teraz tych wznowień, wydań kolekcjonerskich jest mnóstwo i tam dzieją się cuda niewidy, i ciężko wydaje mi się teraz już trochę zaspokoić ludzi i zaspokoić ich, tak, ich taką potrzebę. Wiecie, wznowień e, w pięknych okładkach. E, natomiast ja nadal utrzymuję, że to jest naprawdę przepięknie wydane i, i bardzo, no bardzo ładnie. Zwłaszcza słuchajcie te. Te brzegi. E, także tak, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy planujecie przeczytać tę serię, czy w ogóle ją e, czytaliście kiedyś, czy pamiętacie o niej i czy oglądaliście filmy. Sekcja komentarzy jest dla Was oczywiście, tylko pamiętajcie bez spoilerów, bo nie psujmy sobie po prostu tej zabawy. Uważam, że i tak bardzo dużo powiedziałam, e, ale chciałam Was jak najbardziej zachęcić i, i przekonać do tego, żebyście po tę serię. Sięgnęli. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję już za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!